Rozdział pierwszy: Zamachowców, samobójców łatwo rozpoznać. Zdradzają ich różne oznaki: głównie to, że są zdenerwowani. Z samej definicji są nowicjuszami. Izraelski kontrwywiad sporządził specjalny instruktaż. Mówią tam, czego wypatrywać. Na podstawie obserwacji oraz badań psychologicznych, sporządzili listę behawioralnych wskazówek. Przedstawił mi ją dwadzieścia lat wcześniej izraelski kapitan. Wierzył, że jest prawdziwa. Ja też w nią uwierzyłem, ponieważ w trakcie mojej trzytygodniowej misji nie oddalałem się od niego na krok, w autobusach, w sklepach i na zatłoczonych chodnikach, w samym Izraelu, w Jerozolimie, na zachodnim brzegu, w Libanie, czasem w Syrii i niekiedy w Jordanii. Miałem oczy szeroko otwarte i stale przebiegałem myślami poszczególne punkty listy. Dwadzieścia lat później nadal ją pamiętałem i nadal miałem szeroko otwarte oczy. Z czystego przyzwyczajenia. Ktoś nauczył mnie innej mantry. Miej szeroko otwarte oczy, ale nie patrz. Miej nadstawione uszy, ale nie słuchaj. Im bardziej się angażujesz, tym dłużej pożyjesz. Lista miała dwanaście punktów, jeśli podejrzany był mężczyzną. Jedenaście, jeśli był kobietą. Dodatkowy męski punkt dotyczył ogolonych policzków. Mężczyźni golą przed zamachem brody. Pomaga im to wtopić się w tłum. W rezultacie mają bledszą dolną połowę twarzy, ponieważ do niedawna nie była wystawiona na słońce. Kwestia golenia była jednak w tym wypadku nieistotna. Sprawdzałem jedenaście punktów, obserwowałem kobietę. Jechałem nowojorskim metrem, linią numer 6, wzdłuż Lexington Avenue, na północ o drugiej w noc.